Loża radiowa w Radiu Opole. A w drugiej godzinie Loży Radiowej witają Aneta Skomarowska i Piotr Wójtowicz. I zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem zapowiadanym już wcześniej, czyli Rafałem Bartkiem, to wrócimy do wczorajszego wieczoru i meczu Zaksy Kędzierzyn-Koźle, trzeciego zwycięskiego bez żadnego seta przegranego w tym trójmeczu, tak to tak, chyba można nazwać. 3-0. W sumie wyszło 3-0, Zaksa mistrzem Polski, a tak wczoraj Donat Przybylski, nasz redakcyjny kolega, komentował ten mecz. To takie najważniejsze smaczki z tego komentarza. Klębny, trąbki, wuwuzele, czuje się jak w Ulu Czmiele. Zaksa 13, Rysowia 14, bomba ze środka i Jurka Gladera zaskoczone. Russell Holmes, brawo, brawo, brawo i Zaksa obejmuje prowadzenie 15-14. A nasi spokojni we włoskiej restauracyjce. La Lemoniada na środek. Patryk Czarnowski kończy pierwszego seta 25-23. Blok na kurku. Oj, cudownie nasi prowadzą teraz w secie drugim już. Oni tam gdzieś pod Rzeszowem siedzieli sobie spokojnie jak kurki na grzędzie. Jest 16-13. Kosmetyka parkietu. Mazia i mazia ten chłopiec tą szmatą. Po rękach Kevin. 25-21. Brawo nasi, klaszcze im teraz. To są moje okluski dla nich. Pyk, 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 pyk. Piłka meczowa. Blok mistrzostwa Polski dla Zaksy. Zaksa jest mistrzem Polski. Ależ radość, proszę państwa. 25-13. To tylko niektóre fragmenty, najciekawsze komentarze Donata Przybylskiego, ale ja zapamiętałam jeszcze jedno zdanie, które się pojawiło w czasie meczu, tutaj w tym materiale się nie znalazło. Jest gorąco, jestem w marynarce, żeby było elegancko, żeby nie powiedzieli, że chłop z Opola jest jak chłop z pola. No właśnie, to jest przykład, mówiąc o komentarzu, o komentowaniu meczów przez Donata Przybylskiego, że wcale nie trzeba mieć telewizji, żeby oglądać mecze radio. Też temu może służyć. Donat Przybylski właśnie wraca w tej chwili z Rzeszowa, nie mógł być dzisiaj w loży radiowej, a więc to fragment komentowania tego meczu. Zaksa po 13 latach znowu mistrzem Polski. Ale jest z nami za to w studiu Rafał Bartek, szef mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie. Miał pan okazję zobaczyć wczoraj ten mecz? Niestety nie. A posłuchać? Też nie. Byłem też gdzieś w drodze, w rozjazdach, wracając z tej Warszawy, ale nie ukrywam, że gdzieś tam śledziłem wieczorem te doniesienia, już później w telegazecie, gdzieś tam w mediach i bardzo się ucieszyłem, bo mnie to też żywo interesowało, czy się uda w tym trójmeczu po 13 latach faktycznie wrócić z tytułem do Kędzierzyna, do naszego regionu. No i osobiście też się bardzo cieszę, że tak się stało. Trochę łatwo nawet, te trzy zwycięstwa. Wydawało mi się, że... wyjątkowo łatwo. Skra Bełchatów też w trójmeczu zdobyła brązowy medal, więc obydwom poszło tym razem dosyć łatwo. Nawet się tak cicho zastanawiałem, czy to nie Skra z Zaksą miała się spotkać w finale, skoro tak obydwa wygrały łatwo swoje pojedynki. No ale cóż, no cieszmy się, tak, że nie było tym razem napięcia, stresu, bo niedawno ten Puchar Polski, nie, gdzie w ostatnich piłkach się gdzieś tam zdecydowało, że jednak Zaksa nie wygrała tego pucharu, więc tym razem może dobrze, że nie mieliśmy takiego napięcia do końca. My zaprosiliśmy pana dzisiaj do studia, nie żeby rozmawiać o tym ostatnim meczu, ale na temat spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak pan ocenia to spotkanie? Znaczy, oceniam je bardzo pozytywnie i to muszę powiedzieć z kilku powodów. Raz, że no trochę było taką wielką niewiadomą jednak do wczoraj sama postawa prezydenta względem mniejszości. A czego pan się obawiał? Wie pan, no pierwszy sygnał, jaki otrzymaliśmy od nowego prezydenta, było zawetowanie nowelizacji ustawy o mniejszościach od razu po tym, jak po wyborach październikowych, więc właściwie nie wiedzieliśmy tak do końca, nie mogliśmy nawet ocenić, co było przyczyną. I tu właśnie prezydent na co się nie zgadzał? Znaczy on tam w swoim uzasadnieniu wskazywał na koszty wprowadzenia języka pomocniczego do powiatów. I to też wczoraj powtórzył, bo takie pytanie już później w tym roboczej części tego spotkania z prezydentem się pojawiło ze strony przedstawiciela mniejszości słowackiej, że on to interpretował tym, że według niego te koszty zostały źle oszacowane. No tutaj nie wchodziliśmy w dyskurs, bo jednak no, nasze odczucie jest takie, że jeżeli miał takie dylematy, to mógł to jednak trochę inaczej rozegrać, czy dopytać, czy doszacować. No niemniej jednak tak się stało. I także do wczoraj praktycznie nie mieliśmy takiego obrazu jako środowisko mniejszości, jak nowy obóz rządzący, w tym pan prezydent, podchodzi do kwestii mniejszościowych. No i byliśmy tutaj pozytywnie wczoraj. Właśnie po tym spotkaniu, jaki obraz wam się namalował?
Znaczy powiem tak, mnie z jednej strony trochę zaskoczyła duża obecność mediów, bo mieliśmy już wcześniej spotkania z prezydentem Komorowskim i one tak trochę obiły się bez echa. Ta duża obecność mediów zaskoczyła pozytywnie, to znaczy, że i pan prezydent, i jego służby zadbały też o to, żeby to spotkanie odbiło się jakimś echem. Z drugiej strony daje to trochę do myślenia, dlaczego dzisiaj te media wyraziły takie o wiele większe zainteresowania tym spotkaniem niż może wcześniejszymi, bo coś się jednak zmieniło w tej przestrzeni geopolitycznej tych ostatnich kilku miesięcy w Polsce, może i w Europie i na świecie, że chyba waga tych słów wypowiadanych przez pana prezydenta kierowanych do mniejszości jest większa niż rok czy dwa lata temu, kiedy była wypowiadana. Czyli co, prezydent, który wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości, takim spotkaniem pokazał, że jest otwarty? Z pewnością, to było bardziej tak. Zaskakujące dla mediów na przykład? Z pewnością tak. A druga rzecz może jeszcze nawet istotniejsza od tej obecności mediów, bo to jest jak gdyby jedna rzecz. Nie wiem, może wcześniej nie były tak szeroko informowane. To też mogła być kwestia trochę i techniczna. Ja tutaj nie chciałbym tego jakoś zupełnie stawiać w tym kontekście. Ale druga rzecz chyba istotniejsza, że prezydent faktycznie poświęcił nam trochę czasu. Ja sam jako współprzewodniczący komisji otrzymałem telefon parę dni temu, że urzędnik, który zajmuje się na co dzień naszymi sprawami, powiedział: no panie Rafale, mam zaskakującą informację, że prezydent nie będzie się z państwem spotykał godzinę, ale może nawet do dwóch godzin. Tak? Ostatecznie było gdzieś tam, powiedzmy, godzina 40, to jest jednak sporo czasu. A czego pan się obawiał, że usłyszy pan na tym spotkaniu Polska dla Polaków? No, wie pan, no, tutaj takie obawy też się mogły pojawić, tak, że trochę w tym ostatnim okresie, kiedy dużo słyszymy o takim zamykaniu się przed tymi środowiskami, powiedzmy, zewnętrznymi, że boimy się ludzi z zewnątrz, że nie mamy do końca pewności, jak podchodzimy do własnych mniejszości. Tymczasem tutaj pan prezydent wprost przeciwnie, już w tej rozmowie roboczej, no, podkreślił, że on sam, że wprost powiedział, że brzydzi się wszelkimi przejawami ksenofobii, antysemityzmu, szowinizmu, że nie podoba mu się, kiedy ktoś mówi właśnie Polska dla Polaków, bo powiedział wprost: przyprowadźcie mi tu prawdziwego Polaka. Każdy jest skądś i częstokroć te korzenie są mieszane. Sam się odwoływał do własnej historii, swojej rodziny, gdzie powiedział, no choćby jego żona jest w 1/4 Żydów, pochodzenia żydowskiego, gdzie odwoływał się do własnej korzeni rodziny Dudy. Też powiedział, nie wiadomo skąd przyszli, może jakieś korzenie po części austriackie i tak dalej. Więc mówił o tym, że takich określeń on się boi, nie lubi i kiedy ktoś je głosi, to też ważne, co powiedział, kiedy ktoś je głosi, to jest to dla niego częstokroć kwestia tylko i wyłącznie polityki. No to mniej więcej wiemy już, jak to spotkanie wczoraj wyglądało, a do tych szczegółów spotkania wrócimy za chwilę. A w studiu wracamy do rozmowy z Rafałem Bartkiem, przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Wczoraj był pan na spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Informacje, jakie po tym spotkaniu przebiły się do mediów, były dosyć ogólne. Pan już nam zdradził, że prezydent Andrzej Duda mówił m.in. o tym, że nie lubi określenia Polska dla Polaków. Czy jeszcze jakieś takie konkretne zdania padły na tym spotkaniu? Znaczy mi się wydaje, w ogóle miałem wrażenie, że prezydent tak dosyć szczerze, otwarcie z nami rozmawiał, podkreślał, że cieszy się z naszego wkładu jako obywateli Polski i to też nawet poprosiliśmy pana prezydenta, żeby częściej tak rozwijał element, kiedy mówi o Polakach, bo on powiedział, że kiedy mówi o Polacy, to ma na myśli to w takim konstytucyjnym, znaczy to jego zamysł jest konstytucyjny, czyli rozszerzeniem obywatele Polski, tak, czyli ujmujący wszystkich tych, którzy są obywatelami Polski, w tym również tych, którzy są członkami mniejszości. Więc podkreśliliśmy później już w rozmowie, że warto, aby to częściej tak mówił, bo częstokroć jednak społeczeństwo odbiera określenie Polacy w dzisiejszych czasach mocno zawężająco. Więc była to taka dosyć naprawdę szczera, otwarta rozmowa, no powiem szczerze, naprawdę budująca, tak? Ja nie chcę teraz wynosić za daleko idących wniosków, bo wiemy, że codzienność jest różna i często skrzeczy i skrzypi, ale sam fakt, że prezydent podkreślił swoją otwartość na dialog, zachęcił wprost, że jeżeli coś nam się będzie jako społecznością mniejszościowym żyjącym w Polsce nie podobać w jego wystąpieniach i tak dalej, to mamy starać się komunikować, przekazywać mu również ten nasz głos. On powiedział, pewnie nie zawsze się z wami zgodzę, ale będę się sobie cenił, że mi to przekażecie. Więc to są cenne gesty, bym powiedział. Szczególnie w czasie, kiedy tak trochę wszyscy czujemy jednak napięcie. Mówił pan o tym, że ta współpraca rozpoczęła się różnie z prezydentem, od zakwestionowania ustawy. Czy będzie pisana nowa ustawa?
Znaczy, ten koncept, pan prezydent powiedział, że on jest otwarty jak gdyby na nowelizację, tylko że wiemy też w sposób legislacyjny, że to nie pan prezydent pisze ustawy i nie on je uchwala, tylko robi to Sejm. Więc ja uważam, że dzisiaj nie ma dobrej atmosfery do tego, żeby wracać do tematu nowelizacji ustawy i chyba nie ma takiej też aż potrzeby. Tak jak powiedziałem, tym bardziej, że ta nowelizacja miała raczej taki kontekst techniczny i my sobie świetnie radzimy bez niej, tak? To nie jest tak, że my jak gdyby nie jesteśmy bez niej w stanie funkcjonować. Bardziej chodziło o usprawnienie pewnych mechanizmów. Tam na przykład mamy spore problemy od wielu lat z wyborem członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości ze strony mniejszościowej. To znaczy na przykład w środowiskach romskich albo łemkowskich. W ostatnich latach te procesy odwoływania, powoływania nowych członków trwały czasami kilka lat. I to burzyło atmosferę wewnątrz komisji. Dlatego między innymi wnioskowaliśmy o pewną nowelizację, doprecyzowanie pewnych zapisów. Więc w chwili obecnej uważam, że na przykład tą kwestię można też de facto rozwiązać na poziomie jakiegoś regulaminu. O tym już wspominałem też ministrowi Chwałkowi podczas jednego z ostatnich posiedzeń Komisji Wspólnej, że może tutaj trzeba szukać takiego doprecyzowania, jeżeli już nie mamy tej nowelizacji. No więc myślę, że na tym etapie na razie nie będziemy jako strona mniejszościowa wnioskować o nowelizację. A czy była na tym spotkaniu okazja, żeby porozmawiać o tym, że chcielibyście państwo jako mniejszości wprowadzić jakieś jeszcze nowe zapisy? Takie, które do tej pory nie były ani omawiane, ani procedowane. Nie, znaczy to nie jest ten poziom. Nie? Raczej z prezydentem rozmawialiśmy, to nie on wpływa na kształtowanie prawa w Polsce. On może inicjować, ma inicjatywę, ale nie, o tym nie rozmawialiśmy. Tutaj raczej więcej była mowy o takiej potrzebie budowania akceptacji dla mniejszości. Wiele środowisk mniejszościowych składało przy tej okazji wczoraj zaproszenia na różnego rodzaju swoje wydarzenia, konferencje, festiwale i to też pokazywało, jaka wielka jest potrzeba tego takiego pozytywnego wydźwięku związanego z mniejszościami. To znaczy już samo spotkanie tym pozytywnym wydźwiękiem było. Ja do wieczora odbierałem wiele telefonów, sygnałów, wpisów, gdzie ludzie z takim pozytywnie odebrali ten fakt spotkania z panem prezydentem i myślę, że to są ważne komunikaty i oby ich było więcej, dlatego że tak jak mówię, w tym takim nastroju, gdzie jednak czuje się takie napięcie w Polsce ogólnie, w społeczeństwie, to takie sygnały są bardzo dobre. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Rozmawiamy z Rafałem Bartkiem, liderem mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie, który wczoraj spotkał się z prezydentem RP Andrzejem Dudą. A jeżeli pan już spotkał się z prezydentem, czy wspomniał mu pan o planach poszerzenia Opola? I stanowisku mniejszości. Nie odnosiłem się w kontekście jakiegoś stanowiska mniejszości. Raczej zwróciłem panu prezydentowi uwagę na to, że są różne rodzaju lokalne problemy, inicjatywy, które burzą taką jedność, porozumienie pomiędzy większością a mniejszością. I podniosłem się tutaj, tak jako przykład podałem sytuację w mieście Opolu, gdzie pan prezydent próbuje dyskusję wokół tego ważnego tematu sprowadzić tylko i wyłącznie do konfliktu na linii większość polska, mniejszość niemiecka. I... Ale to chyba troszeczkę pan przedobrzył, bo to nie tylko do tego konfliktu moim zdaniem prezydent sprowadza całe powiększenie. Wie pani, no, jeżeli spojrzymy... To jest jeden z argumentów Wiśniewskiego. Nie, ale był taki moment w tej całej dyskusji, jakiś miesiąc, półtora temu, gdzie pan wiceprezydent Pietrucha no jednak mocno próbował przedstawić, pan prezydent to później potwierdził swoimi wypowiedziami, że tak naprawdę to jedynymi, którzy się sprzeciwiają tej inicjatywie jest środowisko mniejszości, co absolutnie jest nieprawdą, tak? No bo wiemy, że społeczności szczególnie, to jest takie trochę zaprzeczenie, bo z jednej strony pan prezydent mówi o tym, że mieszkańcami tych wiosek są byli Opolanie, którzy się wyprowadzili, a z drugiej strony mówi, że tylko mniejszość protestuje. Tymczasem wiemy, że odgłos właśnie od tych byłych Opolan, którzy dzisiaj wyprowadzili, też jest negatywny. Zresztą konsultacje mocno pokazały. Też, czyli mniejszość, jakie ma tutaj stanowisko? Jest przeciw, jak rozumiem. Tak. Znaczy my przede wszystkim patrzymy na ten głos oddolny, na głos społeczeństwa. Myśmy dlatego gdzieś tam wydawali te nasze oświadczenie na początku, ale też dlatego... Dzisiaj pokazujemy, że nas najbardziej boli gdzieś trochę burzenie pewnej demokracji, pewnej idei, za którą stoi demokracja, gdzie się szanuje ten głos ludzi. Tymczasem tutaj najgorsze w tej całej sytuacji dyskusji pozostaje to takie poczucie, że ktoś coś próbuje jednak przepchać kolanem. I to wszystko usłyszał Andrzej Duda? Nie, absolutnie nie wchodziliśmy w takie szczegóły. Ja to tylko absolutnie tylko podałem jako pewien przykład na to, że jak łatwo poprzez słowa, poprzez gesty można też burzyć wspólną 25-letnią
dobrą współpracę, bo nie ma co ukrywać, że wokół tej naszej dyskusji pojawiło się w ostatnich miesiącach wiele animozji, te fora wrą momentami, tak, do mnie, ja tego wszystkiego nie czytam, ale docierają do mnie również od członków takie sygnały, że powróciły te stereotypy, dyskusje na ludzi z miasta, ludzi z wioski, wieśniacy, miejscy i tak dalej, co absolutnie nie służy naszemu regionowi, naszemu małemu regionowi, ale który zawsze słynął jednak na zewnątrz z tego zjednoczenia, z tego porozumienia i z tego, że potrafimy czerpać z naszej jedności. A prezydent odniósł się do pana wypowiedzi? Znaczy ja jeszcze podałem też inne przykłady, żeby to było jasne, że ale ja być może zainteresował z innej mniejszości ten temat. No nie, on nie wchodził w takie szczegóły, musiałby zresztą wejść w wiele innych szczegółów, które zostały podniesione przez moje koleżanki i kolegów z innych mniejszości, więc nasz takie możliwości dyskusji, to nawet na te półtorej godziny nie wystarcza. Jeżeli chodzi o plany poszerzenia Opola, mniejszość niemiecka przewiduje jakieś kolejne działania? Znaczy my na tym etapie raczej nie. No my przede wszystkim również tak jak myślę społeczeństwo tych miejscowości czekamy tutaj w pierwszej kolejności z zainteresowaniem na werdykt wojewody. Ja powiem tak, mnie jako też samorządowca, może małej, lokalnej gminy, ale jednak w tej całej sytuacji gdzieś boli właśnie to psucie demokracji, bo ja sobie przypominam taki fakt sprzed kilku lat, kiedy byłem przewodniczącym Rady Gminy, kiedy przyszedł do nas na sesję deweloper i powiedział, słuchajcie, ja wam tutaj wybuduję na waszych gruntach osiedla, wy będziecie mieć podatki i w ogóle jako gmina będziecie happy, bo będziecie mieć większe wpływy i to sporo większe i tak dalej. Wtedy myśmy powiedzieli, no wie pan, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, to musimy mieć analizy, wyliczenia, jakie to ma skutki, wpływ na rozwój długofalowo naszej gminy, czyli ile będzie kosztować doprowadzenie do tego pana osiedla, nie wiem, kanalizacji, dróg, wody i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zaś mamy sytuację, że bądź co bądź Rada Miasta podjęła decyzję bez tych wszystkich wyliczeń, to znaczy radni na tej sesji tego wszystkiego nie wiedzieli, dlatego to mnie mocno zaskakuje, że taką decyzję podejmowali, nie mając tych wszystkich wyliczeń i tu jak gdyby też jest w mojej opinii to klucz całej sprawy od strony takiej prawnej, czy faktycznie radni mogą podejmować taką decyzję, jak gdyby delegując tą kwestię wyliczeń czy szczegółów do jakiegoś innego organu. No, w mojej opinii już teraz, tak? Nie wchodząc w szczegóły tych analiz prawnych, o których wiele słyszymy w ostatnich dniach. No pojawiła się nowa analiza zamówiona właśnie, tym razem ale już patrząc prezydenta. Zupełnie przez pryzmat pewnej logiki funkcjonowania. Jeżeli coś ma również wpływ na obecnego mieszkańca gminy czy miasta, a taka decyzja ma wpływ, bo nie łudźmy się, drogi, sieci kanalizacyjne będą wydłużone, sieci wodociągowe będą wydłużone, drogi dojazdowe dla MZK będą wydłużone, czyli to ma skutki finansowe również dla obecnego mieszkańca miasta, to ja jako radny, który w imieniu tego mieszkańca, który przez tego mieszkańca zostałem wybrany, muszę o tym wiedzieć, zanim zagłosuję tak czy przeciw. I tutaj to jest dla mnie niesamowicie zaskakujące, że bez tej wiedzy podejmowano takie decyzje. Do rozmowy z Rafałem Bartkiem, przewodniczącym TSKN-u. Wracamy za kilka minut. W Loży Radiowej wracamy do rozmowy z przewodniczącym TSKN-u na Śląsku Opolskim, Rafałem Bartkiem. Mówiliśmy o tym, że pojawiła się na spotkaniu kwestia powiększenia Opola. Ona była tylko delikatnie zaznaczona. Odzewu na tę kwestię nie było, ale widzimy, że przyniósł pan sporo notatek sobie, notatki ze spotkania. Tak. Gdzieś tam jednak zerknąłem jeszcze raz, przywróciłem. Tak jak powiedziałem, w dzisiejszych czasach znaczenie słowa wypowiadanego przez polityków jest chyba jeszcze ważniejsze niż to było jakieś tam w dobie, kiedy nie było szczególnie internetu, tak? Dzisiaj to słowo krąży wielokrotnie, jest wielokrotnie, dlatego ona ma też taką wagę. Ja powiem, wczoraj wracając gdzieś tam obserwowałem te pierwsze doniesienia, to było ich masa i gdzieś sobie jedno z to tutaj przyniosłem ze sobą, jedno z tych doniesień prasowych i to jest też takie znamienne, że również sam pan prezydent wspominał o tym, że czasami jego słowa są niewłaściwie interpretowane, niewłaściwie przekazywane. Ja sobie z kolei myślałem, jak istotne jest to, w jaki sposób one właśnie przez polityków, czy tym też przez prezydenta, z jaką dbałością i szczegółowością są gdzieś tam komunikowane. Ale ogólnie słowa, czy słowa dotyczące mniejszości w Polsce? Ja myślę, że dzisiaj ogólnie słowa. My mamy naprawdę gdzieś to poczucie takiego napięcia w społeczeństwie, takiego rozdziału, o którym też gdzieś dwa dni temu podczas spotkania Pytering Buzek na Uniwersytecie Opolskim wspominał nasz biskup Czaja, gdzie z jednej strony mamy takie poczucie, że jak gdyby jedno ugrupowanie stoi za obroną tożsamości, drugie za obroną otwartości, a tak naprawdę on mówił o tym, że i tak też jest, że powinniśmy budować otwartą tożsamość, która jedno i drugiego
tego nie wyklucza. A dzisiaj nagle mamy takie poczucie, że jedni chcą być takimi obrońcami, nie wiem, otwartości społeczeństwa, a drudzy obroni tożsamości. To jest bardzo niebezpieczne. Ale taki ruch momencie... jest w całej Europie. Tak, tak, ale o tym też mówił no między innymi tutaj podczas tego spotkania Pöttering, że na to musimy uważać, a wczoraj też mocno na to wskazywał prezydent w swoich wypowiedziach, który mówił, że te nastroje powinniśmy absolutnie minimalizować i on też tak poniekąd widzi swoją rolę, żeby minimalizować takie nastroje ekstremalne. Rozpoczęliśmy rozmowę o te spotkania z prezydentem, a jak pan ocenia współpracę z pełnomocnikiem wojewody opolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, nowym pełnomocnikiem? Znaczy póki co aż tak wiele tej współpracy jeszcze nie było, ale te pierwsze spotkania również oceniam bardzo pozytywnie. Tutaj pani Galecińska no, zarówno odwiedziła nas w naszej siedzibie, odwiedziła wszystkie organizacje, które są umieszczone na, mieszczą się na Konopnickiej 6, to było też takie miłe i sympatyczne. Rozmawialiśmy już o różnych też takich pomysłach. Pani pełnomocnik z jednym się z nami podzieliła, że ma zamiar zapraszać gdzieś tam dzieciaki ze szkół, gdzie nauczany jest język mniejszości do siebie, do wojewody. Uważam to za bardzo cenną inicjatywę, żeby też podnieść tą świadomość tej otwartości państwa na mniejszość. Tak? To są takie niby drobne gesty, ale one szczególnie dla młodego społeczeństwa, ten gest znowu tej akceptacji, tej otwartości, mają ogromną wagę i znaczenie. Dlatego cenimy sobie też za każdym razem, kiedy pani pełnomocnik jest obecna podczas wydarzeń związanych z aktywnością mniejszości, czy to konkurs wiedzy o mniejszości, czy to nasze spotkanie noworoczne ze środowiskami twórczymi, więc to są cenne inicjatywy. A skusi się pan na porównanie obecnego pełnomocnika, czyli pani Bożeny Kalecińskiej, z poprzednim pełnomocnikiem poprzedniego wojewody? Znaczy nie, znaczy powiem tak, że... Bo wiem, że mniejszość niemiecka po cichu no troszeczkę gorzej oceniała pana Marka Mazurkiewicza, mówiąc delikatnie. Znaczy wie pani co, to jest pewnie też dużo w tym zakresie zależy od samego wojewody. Tak, od tego, na ile pozwoli temu pełnomocnikowi funkcjonować. I tutaj to jeszcze też trzeba odczekać, na ile pani Kalecińska będzie miała możliwość funkcjonowania. Ja też zachęcałem do tego, żeby nie czekać do takich momentów, aż jakiś problem eskaluje. My mieliśmy parę lat temu ten przykład, że była trudna sytuacja wokół szkoły stowarzyszeniowej w Koźlu Rogach i tam sytuacja trochę eskalowała bez udziału pełnomocnika. Nie ukrywam, że tutaj wtedy miałem żal, że pełnomocnik nie stał się w pewnym momencie mediatorem w tym konflikcie i nie szukał pewnej drogi rozwiązania. Wiem, że pan Marek Mazurkiewicz raczej wychodził z założenia, że powinien być gdzieś w cieniu pana wojewody i taka chyba też była jako ich taka wewnętrzna rola. Mam nadzieję, że tutaj to będzie trochę inaczej. Oznaką mniejszości na Śląsko-Opolskim są tablice dwujęzyczne. Każdy, kto przejeżdża przez nasz region, może się dowiedzieć właśnie, że w ten sposób tu jest mniejszość niemiecka. Czy tablice pojawią się w kolejnych miejscowościach? Takie inicjatywy oddolnie faktycznie się pojawiają, tak? W chwili obecnej pojawiła się taka inicjatywa, o której się dowiedziałem de facto na jakimś spotkaniu sprawozdawczym. Gdzie? W gminie Zawadzkie. I wiem tutaj wczoraj akurat do mnie dzwoniła jedna z radnych i informowała mnie, że faktycznie ustalono tam już harmonogram tych konsultacji i będą one chyba pod koniec czerwca się gdzieś tam odbywać w tej gminie. Wiem, że też temat no, został podjęty przez środowisko lokalne mniejszości w gminie Ozimek, no, które jednak czuje się mocno pokrzywdzone poprzez fakt, że konsultacje się te parę lat temu odbyły, ale Rada Gminy nie uznała jak gdyby werdyktu w tych kilku miejscowościach, gdzie one przebiegły pozytywnie i te tablice nie zostały ustawione, że tam też temat jak gdyby powrócił. No i to chyba są te dwie inicjatywy, które mi na ten moment są znane, że faktycznie gdzieś w tych nowych gminach ten temat jest podjęty. Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, był gościem dzisiejszej Loży Radiowej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.